Podobno ma 75 lat. 25 lat na scenie tutaj. 25 lat. Całuśnik. Niesamowity całuśnik. Obce też. Urodził się między. To jest też dosyć, bym powiedział, intrygujące. W okolicach Zoo. Co? W okolicach Zoo. Kraszewskiego Bukowska. Nie ma już tego domu. Wszystkie panie, które są w scenie na piętrze, są dowiezione i odwiezione. Ręcznie czasami. Co? O kim mówię, drodzy Państwo? Jeden z największych osób, które zajmują się sztuką. Przed Państwem Romuald Grzoźlewicz. Witam Państwa bardzo serdecznie. I muszę Państwu od razu powiedzieć, przepraszam Was, że organizatorzy dzisiejszego wieczoru Was fatygowali. Bez mojego udziału, bez mojej wiedzy. Mało tego, jak Państwo widzicie, nawet odebrali mi możliwość Was powitania, bowiem gospodarze wieczoru uczynili w ramach dobrej zmiany. A dobra zmiana to jak taki granat spadł mi na głowę, owoc. No i to są owoce, ale ja bardzo lubię Andrzeja Tomczaka. Andrzej Tomczak, gospodarz wieczoru. Witam Cię serdecznie. Zaczynamy mocno. Pani profesor Antonina Kowtunow. Witamy. Witamy. Gdzie moja miłość, kto ją odbierze?
Serdecznie witam. Pani dyrektorze. Adelina Kostuna postanowiła wystąpić tylko po tym warunku, że cały program obejrzy na widowni, więc zostawiliśmy miejsce. Bardzo prosimy pana Jarosława Jakubowskiego. Brom. Jarosław Jakubowski. Drogi jubilacie, pozwól, że w imieniu kapituły Wielkiego Serca wręczę ci dzisiaj równie wielkie, duże serce. Ty w wieczorkach pastorałkowych dawałeś nam, pamiętasz co? Serce. Wedle serca. A od Majki ode mnie masz tu wspaniałe, jedyne w swoim rodzaju serce. Proszę. No jak takie będą wzruszenia, to ja nie wiem, co moje serce wytrzyma. To cóż, Piotr, poproszę o muzykę.
Radia Pomorskiego. To dziwne uczucie. Ja patrzyłem tak na Jarka i uświadomiłem sobie, że ja go pamiętam jako bardzo młodego chłopca w Studenckim Teatrze Lourdes. To był 59, 60, 61 rok. I to była twoja uczelnia? Nie, to nie była moja uczelnia. To była wielka przygoda z Jarkiem i wielka przyjaźń. I ja mu dziękuję i Majko, tobie dziękuję. To jest na dłoni, może to nie było widać, na dłoni serce, bardzo piękne. Bardzo dziękuję. Złote. Złote, złote. Nie będę przygotowany. Jestem do dyspozycji. Tak. Wiem, że jakieś masz. Tak, jeździłeś w Polsce, tak zmieniałeś miejsca, ale ten Poznań chyba ma jakieś znaczenie u ciebie, tak? Bo zawsze wracałeś do Poznania. Tak, to właśnie na jednym z programów teatralno-telewizyjno-radiowych dyrektor Sławomir Pietras zwracał się do obecnego na sali redaktora naczelnego Radia Merkury Piotra Frydryszka i do mnie i powiedział tak, mniej więcej, nie pamiętam dokładnie, ale spróbuję zacytować słowa znakomitego człowieka wielkiej sztuki i przyjaciela. Otóż powiedział tak. Podziwiam was, ponieważ wy pracujecie w mieście, które nie kocha kultury i sztuki i ciągle musicie robić nowe premiery. Mnie tu już dwa razy wyrzucano z teatru, ale wróciłem. Wrócił. Dziękuję Sławomirze. Dziękuję pięknie. Poznań jest dla mnie ważnym miastem. Znaczy tak, ja nie zgadzam się, kiedy ludzie spoza Poznania krytykują moje miasto rodzinne. Natomiast ja bardzo często niestety mam gorzkie uwagi i gorzkie opinie, ale to tylko mówię do poznaniaków albo do rodziny, także. Poza tym Poznań, a Poznań, stare miasto, a inne dzielnice, to też są różnice. Na szczęście scena na piętrze znajduje się w obrębie starego miasta i jest to miejsce magiczne. Jak w tym miejscu się nie zakochać, skoro się wpadło na randkę tylko na rok, a przesiedziało ponad 25 lat. No albo po prostu skleroza i zapomniałem zajrzeć do kalendarzyka małżeńskiego. Jak wyglądały wtedy kluby? Wtedy kluby, mówimy o nurcie, o odnowie, o wielu innych klubach, no tętniły życie. To była często kopalnia, myślę tutaj głównie o nurcie, kopalnia diamentów aktorskich, wokalnych głównie, takich jak Zdzisława Sośnicka, Urszula Sipińska, Bogdana Zagórska, Mirosława Kowala i cały szereg innych znakomitych, tak, znakomitych wykonawców płci obojga, również Jarosław Jakubowski, Zygfryd Klaus, fantastyczny, wspaniały, przedwcześnie odeszły pianista i kompozytor Andrzej Borowski, to była duża frajda, czy Mieczysław Urbański, to była frajda pracy. Janusz Nycza, Boże, Wacław Strykowski, panie profesorze, do pana profesora Lorenza się zwracam. Pan jest młodszy ode mnie, bo wczoraj w telewizji WTK oglądałem w takim programie Uniwersytet w telewizji kablowej. Chciałem do niego zadzwonić, powiedzieć, żeby na przyszłość zrobił sobie jakiś makijaż, bo wyglądał dużo starzej ode mnie. Ja zresztą też nie używam makijażu. Zadowolony z odpowiedzi? Bardzo jestem zadowolony. Ja co prawda raczkowałem w nurcie też parę lat temu i wiem, co to jest Zdzisława Sośnicka, jaka moja jest osobą Urszula Sipińska. Od ciebie to. Dziękujemy. Dziękuję bardzo, dziękuję. I tak będę odpytywany na takie różne tematy? No jeszcze będą trudniejsze. Teraz tak na razie jest rozgrzewka. Przepraszam Państwa. Elżbieta Podolska jest redaktorem programu, także ona jest odpowiedzialna. Tak, jest. Zauważyłem to, jest tak naprawdę jest. Natalia Kraśniewicz. Bardzo prosimy. Witamy Cię, Natalio. Natalii Kraśniewicz będzie towarzyszył pianista znakomity. Jacku, ukłoniły się Państwu. Jacek Skowroński. Szanowni Państwo, drogi jubilacie.
Chciałabym zadedykować Tobie utwór, który będzie trochę, nie ukrywam, takim tribute to Leonard Cohen, ale nade wszystko będzie moim osobistym zawołaniem. Halleluja, Ronku! Za te wszystkie lata Twojej obecności tutaj w tym miejscu i za te wszystkie emocje, które dostałam przez, liczyłam dzisiaj 19 lat z kolei moich tutaj przez te napiętrze. Ale skoro liczyłaś, to liczyłaś dobrze. Okej. No to halleluja. Mogę już usiąść? Halleluja. I do przodu. Pierwszy fragment z chwasty. Tak, tak, jeśli pozwolisz. Skoro nie mogę mówić prozą, to... Zanim odejdę bezpowrotnie od biesiadnego stołu życia, jeszcze rozbiję dzbanek wina. Jeszcze stratuję zagon żytka, jeszcze podbiorę miodu z ula, jeszcze na szwank narażę cnotkę. Zanim pożegnam ceremonią, na uroczystą przejdzie nutę, jeszcze lubasznie wam zaśpiewam, jeszcze stokrotnie się wygłupię,
jeszcze anegdot, sypnę garścią, jeszcze do śmiechu was przymuszę. A kiedy czas odejścia stanie u mego progu jak posłaniec, nie będę chwili tej przewlekał ani się lenił do podróży, jeszcze wypalę jedno z cygar i tylko, a w klapę wepnę pączę duży. I tylko gestem na odchodne do barku prostą drogę wskażę, aby nie brakło wam ochoty, kiedy nie stanie gospodarzem, gdy ostrzemiennym was opuści. Finis corona. Zdrowie wasze. Tylko nie plećcie mi nad trudną o dokonaniach i zasługach, o szlachetności i o krociach godzin spędzonych na dysputach, jak skonstruować świat od nowa. Powstanę z trumny i was zrugam. Tak więc, gdy wstanę od biesiady i już pożegnam was na amen, dajcie mi kapkę pożyć jeszcze, wysuszyć do ostatka dzbanek, a niech nie liczy nikt z najbliższych, że go ustawi mój testament. Po zejściu daję słowo ducha, nie będę kusił ani straszył, będę wygrzewał stare kości i lenił się za wszystkie czasy. I już nie ruszy mnie dzierlatka cyckiem ni okrągłością zatka. Będę wsłuchiwał się w szum sosen, co pochylone nad mym grobem zaszemrzą cicho skargi żywych o splotach losu, nieszczęśliwych wypadkach, wpadkach, katastrofach. A mnie już nic. Ja po wyroku. Dziękujesz. Dziękuję Bogu, że dzisiaj żyję. Po wczorajszym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którą mnie Elżbieta Podolska z nienacka wciągnęła. Zresztą muszę Państwu teraz, bo mam okazję chyba powiedzieć, że ja ostatni się dowiedziałem o dzisiejszym beneficie. Wszyscy już wiedzieli. Był ustalony repertuar. I kiedy 27 grudnia spotkaliśmy się w takim gronie, pani dyrektor Małgosia Kępa, Elżbieta Podolska, pani prezes Krystyna Gwoździcka, jeszcze parę innych osób, powiedziałem uczciwie, że ja 2 stycznia wyjeżdżam do Kołobrzegu do sanatorium. 2 lata się prawie o to starałem. Powiedzieli, że nie, niemożliwe. Panie prezesie, wszystko przygotowane, pan nie będzie nic zrobił, pan będzie siedział i pachnie. A to siedzę i pachnie. Komu mogę dziękować? No wszystkim. Wszystkim. Za ich przyjaźń. Przecież gdyby, drogi Andrzeju, nie ludzie z tej strony sceny i ci na scenie, to ja bym tu naprawdę nawet roku nie zabrzał. Ja ich pokochałem, oni mnie polubili, nie wiem za co. Może z uwagi na siwiznę, że to jest taki starszy pan od bardzo, bardzo dawna. Nie wiem, kocham was po prostu. Żyję dla was. Twoje miejsce pracy też ma jakieś znaczenie? Pani dyrektor, czy moje miejsce pracy ma jakieś znaczenie? Ma, ponieważ nowa dyrekcja, ale to nie w ramach dobrej zmiany, to jest naprawdę fantastyczna zmiana. Nie, to nie polityka, to jest po prostu w tej chwili wazelina. Gratuluję. Otóż dowiedziałem się, że nic się w statusie sceny na piętrze, jeśli chodzi o mnie, nie zmieni. Nawet ta sama pensja ma pozostać podobna. No jak stało się, to stało się czegoś, trzeba się trzymać. Jakiś twardy punkt na mapie musi być, jakieś oparcie musi być i takie mam. Dziękuję bardzo. Takich podchwytliwych pytań, bo jestem naprawdę nieprzygotowany, zupełnie pewny. Jakieś 80. Palne głupstwo jakieś. Serdecznie zapraszamy pana Mirosława Molę. Kowala. Dzień dobry, Mirosława.
pozwolicie Państwo, że przypomnę taką anegdotę, kiedy po raz pierwszy kiedy na scenie w nurcie pojawiła się Mirka, tak? Śpiewała wówczas taką fajną piosenkę Małe Tygrysiątko lubi spać, to zapowiedź była taka. Zza kulis pojawia się biust się kontynuuje, wchodzi nos i Małe Tygrysiątko. Jarosława Kowalak. Ukradziono wam. I chcę powiedzieć, że wielką mi niespodziankę zrobiła śpiewając tą piosenkę. Bo ja bardzo lubię, no, piosenkarkę też, artystkę, ale tę piosenkę bardzo lubię. Że... Romku, to był twój pomysł w tej chwili na życie? W tym czasie? Teatr? To wszystko, co... To wina rodziców. Oni mnie zaprowadzili do takiego dużego gmachu pod Pegazem. Miałem wówczas chyba 6 lat. Bo jeszcze nie chodziłem do szkoły. I pamiętam, że ten teatr, kiedy wszedłem do środka, był tak ogromny, tak wielki, tak piękny, tak cudowny. Ta cudowna kurtyna, te wszystkie żyrandole, to wszystko zanim się zaczęło przedstawienie. A potem usiłowałem sobie przypomnieć, na jakim przedstawieniu ja byłem i doszedłem do wniosku, że to musiał być chyba Straszny Dwór. Nie pamiętam wykonawców naturalnie z tamtego okresu, ale bardzo mi się spodobało. Zdziwiłem się tylko,
że w loży po mojej lewej stronie, czyli patrząc na scenę, siedziały takie damy u boku oficerów zaprzyjaźnionego wojska. One siedziały w koszulach nocnych, pięknych, koronkowych. Bardzo, bardzo, bardzo to wszystko takie piękne, miały różnego rodzaju etole, lisy, srebrne i tak dalej, i tak dalej. To są dwie rzeczy, które zapamiętałem. Natomiast chyba to był straszny dwór. A później miałem to szczęście, że już jako troszeczkę starszy człowiek zostałem wprowadzony też przez rodziców do Teatru Nowego na spektakl z Ludwikiem Solskim. No i był to skąpiec z Moliera, no i wtedy zacząłem robić teatr podwórkowy. Tak to się zaczęło. A teraz mam scenę na piętrze. Z podwórka i Państwo dzisiaj anonsowałem. Dużo czasu. No, do 85, tak, 10, już niecałe 10. Tak, teatr jest, no, to ta praca moja jest sposobem na życie. Zadowolony? Bardzo. No dobrze. Adam Adamski, przyjaciel. Tak, Adam Adamski, witamy się serdecznie, Adamie. Brawo, brawo. Byliście tacy grzeczni cały czas? Bo teraz jesteście bardzo grzeczni. Adam Adamski i ja? Tak. Ja tu trochę inne takie. W cyklu takich programów antyalkoholowych jeździliśmy między innymi. W programie Ziemia Rodzi i Śpiewa. Nie, to był zawsze fantastyczny kontrol. Był to, proszę Państwa, coś takiego w pewnym okresie, naturalnie dawno, dawno, i to być może już jest tak zniekształcone, że to prawie nieprawda, że kto się spóźniał na wyjazd mikrobusu, bo to były małe ekipy, no to był karany grzywną wysokości pół litra.
Cztery butelki. Nie, jedna połóweczka. I Adam się bardzo często chciał spóźniać. Przy czym, ale nie, to może tego nie będę mówił przy tak uroczystym. No dobra, niech będzie. On to robił celowo, ponieważ był duszą towarzystwa. Brawo. Anna Zalewska, powalisz. Krzysztof, powalisz. Ignaczak, Kamil, Eugeniusz Effenberg. Witam serdecznie. Kolęda. Śpiewa, napisał kilka wspaniałych piosenek, ale chyba tej kolędy chyba nie znam, tak mi się wydaje. Najważniejsze, żeby oni znali i Eugeniusz, żeby znał, żeby mógł się podeprzeć, no tak. No dobrze. Słuchajmy kolędy. Anna Zalewska.
powiedzieć, że to jest prezent dla Romka, Kamil, który przyjechał wczoraj z Londynu i dzisiaj przyszedł nas odwiedzić. A Kamil śpiewa razem z nami w poznańskiej scenie młodych. I mówię, Kamil, zaśpiewasz ze mną? Kamil mówi, oczywiście, dla nas są ta kartka. Czy ja jem na święta coś? Tak, tak wiem, ale nie wiem. Ale coś podobno umiesz robić, tak? Kuty umiesz? Nie, kuty nie potrafię zrobić. Wielu rzeczy nie potrafię zrobić, ale też i niewiele jem, dlatego że słodkiego w ogóle nie jem. Uwielbiam na święta, które niedawno minęły, rybę, konkretnie karpia. Zabijasz? Mówię, że uwielbiam, więc jak się zabijać, zabijasz? Nie, przychodzę na gotowe. A co to znaczy na gotowe? No jest taka miejscowość w Polsce, gotowe, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. Jest to od miasta Złotowa dwadzieścia może kilometrów na północny wschód od Złotowa. To jest kraina. Taka fantastyczna kraina, która się nazywa Krajna, tam są wspaniali ludzie, cudowni, kochani. Przedstawicielka z tej krainy, mieszkanka Poznania, jest z nami, więc nie będę opowiadał, jakie to było menu, bo nie pamiętam. Naprawdę, pycha była, cudownie było po prostu. W ogóle święta powinno się spędzać rodzinnie, a jak Państwo wiecie, no właśnie, i z singlami tak bywa, że jak ktoś go nie przygarnie, no to po prostu spędza święta fatalne, ale mi się udaje. Planeta single. No, okej, w porządku. Słuchaj, ja mam coś innego, jeśli mogę, dobrze? Możesz, ale ty mnie ściągasz. A w mojej kuchni, jak w teatrze, światło, muzyka, dekoracje i rekwizyty. Proszę bardzo. Kuchenny kredens z rzędem flaszek z aromatycznym sokiem z malin. W wekach rydzyki i maślaki, a po sąsiedzku w szklanych słojach złocą się miody rozświetlone słońcem lata, a korniszony, konserwatywne i zielone stanowią wdzięczne tło dla reszty. Tuż pod okapem, nad kotliną, suszą się grzyby, długie sznury i liczne ziół pachnących wiechcie, czosnek, warkocze zapleciony i czerwone kolie paprycze. W beczce kapusta czeka zimy, w drugiej ogóry z koprem chrzanem, a w cebulastej bani zaczyn z fermentującą zawartością przepysznego napitku prolog obiecuje zimową porą dla co wybredniejszych smakoszy coś na poprawienie humoru. W żeliwnym rondlu słodkie śliwki wróżą powidła smakowite, a w innym rondlu pod pokrywką bigot się waży z wodnym kminkiem, z wędzonym boczkiem i kiełbasą myśliwską. W piekarniku rośnie i rychło się ozłoci ciasto z kruszonką i z konfiturami. Ogień buzuje, bigos pyrka. Pora podstawić już powidła, aby móc po kolei ważyć przygotowane specjalne. Tak w mym teatrze akt po akcie fascynujące trwa misterium, a kot, Leonard, śledząc akcję, bierze pół żartem i pół serio. Żartem kuchenną krzątaninę, a serio całą gamę woni. I coraz częściej łyka ślinę. Thank you.
Czytanie tych wszystkich wspaniałych treści zajęło bardzo dużo czasu, w związku z czym przeselekcjonowano, ile naszych telegramów? Cztery? Cztery, tak? Porywa, cztery. Słuchaj, no, jest taka sytuacja, że kiedy nie dzieje się na scenie nic, no to co będzie czytane, musi być chyba bardzo interesujące. Mnie się kiedyś coś takiego zdarzyło, że mi podmieniono telegramy i ja nagle przeczytałem telegram od Marka Kondrata, nie na ten temat zupełnie. On był za kulisami, to był jego benefis, kocham, kogo lubię. I był bardzo zdziwiony, kiedy usłyszał, że to jest jego telegram. On mówi, ja nigdy w życiu tak pięknie nie pisałem. A to był, okazało się, telegram od Grażyny Balszewskiej. No, nieważne, w każdym razie takie pomyłki się zdarzają. Tu na szczęście te telegramy są po prostu bardzo dobrze opisane, z tym, że tak. Przed telegramami jeszcze mamy pewien, jak słyszałem, macie jakiś pewien problem z tym, że trzeba będzie kogoś wywołać, no ale ja nie wiem, jak to wygląda to znaczy, z czasem. Tak, tutaj rzeczywiście jest. Bo my tej chwili robimy na żywo taką tak, telewizję. Na żywo, ja tutaj muszę powiedzieć, że już ten taki dyskomfort mam w tej chwili, bo coś czuję, że coś tutaj na mnie wychodzi. Naprawdę, nie wiem, ty też tak czujesz? No ja cały czas czuję, że mi coś nie wychodzi. Coś tu się nie podoba. Znaczy, dlaczego, nie wiem, jakaś zmiana, no naprawdę nie wiem. Dobra, to wobec tego tak. Wobec tego pana profesora Szwiczyńskiego zaprosiłem. Tak jest. Panie profesorze. Najlepiej, panie profesorze. Przewodniczący Komisji Kultury. Serdecznie zapraszam. Dobry wieczór Państwu. Dostojny jubilacie.
Dzisiaj jestem w roli nietypowej, bo listonosza. Zdarza się bowiem tak, rzadko bo rzadko, że w Poznaniu władza uchwałodawcza i władza wykonawcza mają to samo zdanie. W kwestii jubileuszu to zdanie mają identyczne. Oto, drogi poeto, reżyserze, aktorze, animatorze, magna animator, wspaniały animator kultury poznańskiej otrzymuje list od prezydenta miasta Poznania. List jest niczego sobie. Miałem nie komentować, niczego sobie chciałem powiedzieć, bo dosyć długi. Myślę o tym, co tu wysłuchałem, że prezydent Jaśkowiak czułby się tu dzisiaj zupełnie dobrze. Zatem pan prezydent pisze do szanownego pana. Jest mi niezwykle miło życzyć panu podwójnie wszelkiej pomyślności, bo przecież benefis wiąże się zarówno z 25-leciem kierowania systemu na piętrze, jak i z prywatnym jubileuszem 75. rocznicy urodzin. Za co pragnie w takim momencie podziękować prezydent miasta? Na pewno za pana zdolność do jednoczenia wokół siebie ludzi zainteresowanych sztuką teatralną. Wierna publiczność sceny na piętrze od lat okazuje panu zaufanie, uczestnicząc w organizowanych tu wydarzeniach. Trudno się jej zresztą dziwić, jeśli do grona stałych bywalców sceny można zaliczyć tak wybitne postacie jak Grażyna Warszewska, Hanka Bielicka, Joanna Rawik, Emilian Kamiński, Henryk Machalica czy Zdzisław Wardy. Pana zasługą jest zbudowanie silnych więzi artystów ze sceną. Grażyna Warszczewska podczas pobytu w Poznaniu lubiła nazywać jej matką chrzestną, a Katarzyna Grochola podkreśla do dziś fakt, iż pierwsza sceniczna prezentacja jej twórczości odbyła się właśnie w scenie na piętrze. Na osobne podziękowanie zasługuje pańska działalność popularyzująca związki Romana Wilhelmiego z Poznaniem, podkreślone za życia wybitnego aktora jego wieloma występami Przemy Sztalerskiej. Pielęgnując pamięć o legendzie polskiego teatru i filmu, trzeba pamiętać o kolejnych pokoleniach sympatyków tych dziedzin sztuki, dla których Roman Wilhelmi żyje głównie dzięki wielkim kreacjom filmowym i serialowym. Jestem przekonany, że po trwałym zaznaczeniu jego obecności w przestrzeni miasta Poznania uczyni pan jeszcze wiele, by wiedza o wybitnym poznaniaku nie ograniczyła się do najważniejszych faktów. Ten cel można osiągnąć tylko we współpracy z młodym pokoleniem artystycznej bohemy Poznania. Podkreślając pańskie zasługi dla poznańskiej kultury, pragnę jednocześnie przekazać panu życzenia zdrowia i pomyślności w życiu osobistym, choć wiem, że jest pan jednym z tych poznaniaków, dla których kultura jest całym życiem. Jeszcze raz serdecznie panu za to dziękuję. Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta Poznania. Dziękuję. Szczerze mówiąc, państwo wiecie, stali bywalcy sceny na piętrze, że tylko dzięki profesorowi Szczucińskiemu głównie wiemy, że na placu kolegiackim pracują ludzie, którzy przychodzą do teatru. Chociaż dzisiaj to się zmieniło i być może tak będzie, pani dyrektor, co? Wracam się do pani dyrektor Wydziału Kultury, którą przy okazji serdecznie witam. Bardzo ważny adres. Posłanka do Parlamentu Europejskiego, Krystyna Łybacka. Szanowny panie Romuald Grząślewicz. Scena teatru jest lustrem rzeczywistości. Odbijają się w nim wszystkie nasze emocje. Są uczestnikami rzeczywistości. Dostrzegać harmonię w chaosie to rzecz trudna.
Wkraczając do sceny na piętrze, otrzymujemy zaproszenie na ucztę słowa, podczas której sycimy się powagą dramatu, lekkości i komedii. Drogi jubilacie, dzisiejszy benefis jest chwilą ulotną. Pozostaną jednak trudne. Ale przeczytać. Ze Strasburga słowo są bardzo jest. Życzę panu, drogi mistrzu, by nieustannie towarzyszył panu najlepsze i niesłabnące zdrowie dające siły do dalszej twórczej i pełnej satysfakcji twórczości w ukochanej swojej scenie na piętrze. Bardzo dziękuję. Tam jest jeszcze napisane: łączę wyrazy głębokiego szacunku i tak. Szanowny Romualdzie. Szanowny Andrzeju. Bogdan Waligórski. Szanowny Romualdzie. Rozliczne jubileusze, które świętujesz, z pewnością gromadzą wiele życzliwych tobie ludzi. Każdy z nich chce dać sygnał, że jest razem z tobą, że podziwia i szanuje ciebie. Tak więc gratuluję tego ogromnego, osobistego sukcesu, który wyraża się w różnych, różnorodnych, ważnych inicjatywach kulturalnych, na trwale wpisanych w życie naszego miasta. Jesteś niezwykłym artystą. No, oklaski. Jesteś wielkim animatorem. Oczywiście animatorem kultury. Ważnym reprezentantem naszego pokolenia. To jest mój rocznik. Jesteś niezwykłym artystą. Dwa razy. Romualdzie, życzę ci dobrego zdrowia i wielu, wielu dalszej aktywności na scenie, zwłaszcza na piętrze. Proszę, jak ładnie pomogę. Ale nie pomogę. Bardzo proszę. Zarząd Stowarzyszenia Wiedza, Kultura, Pomoc. Co to jest? Gratulacje. Prezesowi Fundacji Sceny na Piętrze Tespis. Panu Romualdowi Książlewiczowi z okazji 25-lecia pracy na scenie na piętrze. Życzenia wszystkiego najlepszego z okazji 75-lecia urodzin. Życzymy także dalszej owocnej pracy dla rozwoju kultury Poznania oraz wielu sukcesów na tym polu w przyszłości. A to sanatorium sobie chodzimy, bo co? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To teraz dalej z programu, proszę Państwa. Tak. Pani redaktor Podolska dzwoni tam ten telefon, czy nie dzwoni? Tak, bo Pani Podolska tutaj nas męczy dzisiaj cały dzień. Czy jest Pani Podolska może? No ale proszę Panią, no ale tak nie może być, że nie dzwoni, no. Już okej. No ale niech Pan coś zrobi, no przecież miałem dzwonić. Nie? Ja zdradzę. Ale nie wtedy miał, teraz miał dzwonić. 10 minut. No nie może być taki presa. 10 no, jak, minut temu miał dzwonić. No miał dzwonić, no dzwonić i nie dzwonić. Panu dyrektorowi piątka z plusem za czytanie i za zrozumienie. Nie dzwoni, nie dzwoni. Panie redaktorze, dziękuję za to. Niech dzwoni. Dobra, ale już wytłumaczę, Andrzej. Ale nie wiem, ty się czujesz. O, no nie. Czyli pani redaktor, widzi pani, że ułożyć program z redaktorem to czasami jest trudno. Zwłaszcza jeżeli ktoś ma z Wrocławia zadzwonić, złożyć życzenia, nazywa się Andrzej Sewery. Proszę
czekamy, drodzy Państwo. Nie, nie, lecimy dalej. Lecimy dalej. Szanowni ludzie. Romku. Tak. Ty jesteś taki romantyczny trochę, tak? No, od Romana. No tak. Ja wiem, że ty jakoś masz jakieś takie miejsce w jakiejś puszczy, tak? Ty coś tam robisz w tej puszczy? To znaczy ja piszę o tym, że ja to robię, ale... Tak, tak. Nie, jest, to znaczy jestem takim romantycznym pragmatykiem. Znaczy, proszę Państwa, to jest tak. Ale prosiłbym, żeby nie wszyscy dyrektorzy słuchali tego. Ja siedzę często w rozkroku, bo tak, jako prezes zarządu Fundacji Sceny na Piętrze Tespis oszczędzam pieniądze. Jako szef Sceny na Piętrze potrzebuję pieniądze. I teraz, no jak nie być w takiej sytuacji romantycznym pragmatykiem? Tak więc być może, jeżeli się na rowerowym przejażdżce spotkam z panem prezydentem, może będzie łatwiej, ja nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale jestem rzeczywiście kimś takim rozdwojonym. Powinienem w zasadzie być bliźniakiem, a ja jestem po prostu tylko zwyczajnym skorpionem Andrzejem. Także... Blisko mojego, tak? No właśnie. Lecimy dalej z programem? To znaczy jeszcze jedno pytanie, bo słuchaj, jak ty jesteś taki romantyczny, ty masz jakieś zwierzątko może? Miałem kiedyś rybki, akwarium. Duże te ryby były? Wyjechałem z Teatrem Katolickim Immaculata na 2 miesiące, kiedy wróciłem. Rybki zostały sprzedane przez mojego 5 lat młodszego brata, ale za to miałem album klaser ze znaczkami. Znaczki były bez perforacji, czyli były bardzo wartościowe. Po czym jak znowu wróciłem za jakiś czas, już nie było klaseru, tylko była myszka, taka biała myszka. Myszka, nie wiem, jak w sposób zmieniła lokum. W każdym razie od tamtego czasu, ponieważ każde zwierzę, każda roślina, każdy kot, pies i tak dalej wymaga opieki, troski i miłości. A ja na to sobie nie mogę pozwolić, bo nie mam po pierwsze czasu. Miłość to też zupełnie inna sytuacja. Ja bardzo lubię zwierzęta i bardzo często staram się z przyjaciółmi wspomagać. Na przykład ostatnio wspomagaliśmy razem z Michałem Gruzińskim, Piotrem Żurowskim. To tak na marginesie. Piotrze, dziękuję Ci bardzo za wstęp muzyczny, za ten prolog piękny, który Państwo słyszeliście 55 sekund. To była jego kompozycja do premiery naszej, do prapremiery z Agnieszką Łużańską w reżyserii Tomasza Szymańskiego, który mam nadzieję, że zaszczycił nas dzisiaj swoją obecnością. To była jego muzyka do spektaklu Jest jak jest. On powinien tu jako mój bardzo długoletni przyjaciel wystąpić, ale ponieważ jest realizatorem dźwięku, składam Tobie honor. Dziękuję Ci, Piotrze, przy okazji. Będzie okazja, jeszcze raz dziękuję za realizację świateł panu Norbertowi Pawliczakowi, bardzo serdecznie panie Norbertowi. Inspicję pani Ewa Kroma. Na widowni powinna siedzieć pani scenograf Maria Kania. Marysiu, podnieś się.